Siemanko, tutaj Wilam i dzisiaj zapraszam Was na test potencjalnie najciekawszego modelu od firmy Padmec. Quiet Mini, bo o nich mowa, rozmiarami jakoś bardzo nie odbiegają od zwykłych Quietów, natomiast są tańsze. W czym zaoszczędzono? Zapraszam do oglądania. Pudełko to klasyka od firmy Padmec. Mamy tu białe, ładne opakowanie, dobrze zabezpieczające zawartość. W środku znaleźć można przede wszystkim słuchawki i etui ładujące. Poza tym zestaw zawiera dwie dodatkowe pary gumek, sakiewkę, krótki przewód USB-C do ładowania i zestaw instrukcji, także w języku polskim. Etui ładujące jest proste i eleganckie, chociaż dopisek mini raczej w małym stopniu odnosi się do rozmiarów fizycznych. Różnica w gabarytach modeli Slide i Slide Mini była dużo większa. Case w całości został wykonany z tworzywa sztucznego. Dla porównania, zwykłe Quiety w konstrukcji wykorzystują też metal. Na zewnątrz, przynajmniej w białej wersji, wykończenie jest perłowe. Wygląda to świetnie. Małym minusem jest to, że przy dłuższym używaniu case ten może zbierać rysy. Pokrywa została zwieńczona błyszczącym logo firmy i napisem ANC, bo jak na Quiety przystało, wersja mini także oferuje aktywną redukcję szumów. Z przodu konstrukcji podczas ładowania zobaczyć można diodę, a z tyłu znalazło się wejście USB-C. Z elementów wyróżniających się to by było tyle. Chyba jedyną wadą etui jest wieczko. Sprawia wrażenie delikatnego. Jest bardzo lekkie i cienkie, a przy przyłożeniu siły potrafi się wygiąć. Sam proces otwierania jest bardziej intuicyjny. Po uniesieniu pokrywy zobaczyć można wyeksponowane słuchawki. Te z zewnątrz mają jedną różnicę w porównaniu do zwykłych Quietów, a jest to gładkie wykończenie ogonka. Protoplasta miał w tym miejscu subtelny wzór. Dokonałówki w kolorze białej perły wyglądają bardzo atrakcyjnie. W czasie testów o diodzie napisałem dość złożony komentarz, a brzmi on: dioda fajna, ale miga podczas słuchania, plus, że nie jest jasna. No, to wszystko jasne. Kształt jest ergonomiczny, a ogonek należy do krótszych w klasie, więc nie powinien przeszkadzać. Gumki są owalne, więc ich ewentualne zastąpienie może być utrudnione. Wodoszczelność została określona certyfikatem IPX4, tak więc przypadkowe zamoczenie nie powinny być problemem. Deszcz i pot Quietom również nie powinien zaszkodzić. Magnesy trzymają pokrywkę mocno, ale słuchawki praktycznie nie stawiają oporu. Za sterowanie odpowiadają panele dotykowe na zewnętrznej części słuchawek. Pojedyncze naciśnięcie to pauza lub wznowienie. Podwójne dotknięcie prawej przełącza utwór na następny, a lewej na poprzedni. Przytrzymanie prawej słuchawki przełącza między trybami ANC. Przytrzymanie lewej włącza asystenta. Efekt przytrzymania i podwójnego tapnięcia, podobnie jak w Quietach, można zmienić w aplikacji i jest opcja wyboru np. regulacji głośności. W efekcie sterowanie wypada bardzo dobrze. Przejdźmy teraz do grania. Od strony technicznej mamy tu pewnego rodzaju remis, ponieważ Quiet Mini posiadają nowszą wersję Bluetooth. Jest to 5.2 versus 5.0 w Quietach, natomiast Quiety wspierają kodek Qualcomm aptX, a te nowsze białe nie. Szczerze mówiąc, sam się zdziwiłem, że przy bardzo podobnym kształcie słuchawki brzmią inaczej, chociaż myśl przewodnie jest identyczna, czyli stawiają na bas. Dla wyjaśnienia, dźwięk testowałem bez wspomagaczy, equalizerów i z wyłączonym ANC. Quiet Mini grają basowo, środek jest w porządku, ale mi przeszkadzało mało góry. Ogólnie brzmienie jest czyste, ale przez dominację tonów niskich muzyka może być odbierana jako nieco zamulona. Słuchawki nadają się głównie do gatunków rozrywkowych. Basy nie schodzą aż tak nisko jak w dużych Quietach. Wersja bez dopisku mini ma też zauważalnie lepszą górę. W cenie około 300 zł słuchawki grają dobrze, natomiast mi lepiej słuchało się zwykłych Quietów. Nie wiem, czy jest to kwestia jedynie aptX-a, czy faktycznie w hardwareze coś się zmieniło, ale słychać tu mały regres. Po włączeniu aktywnej redukcji szumów bas się wyostrza, ale też traci trochę detali. Głośność maksymalna jest typowa dla TWS-ów. Jeśli muzyki nie słuchasz bardzo głośno, to Quiet Mini powinny sobie poradzić. Aktywna redukcja szumów to przydatna cecha, tak więc fajnie, że Mini również ją posiadają. Jeśli chodzi o skuteczność, to ta jest bardzo dobra. Choć nie odbiega mocno od tłumienia w innych TWS-ach, jakie testowałem. Więc dobrze odcina jednostajne dźwięki, takie jak szum wentylacji. Jest jeszcze tryb transparent, który przekazuje dźwięki z mikrofonów do naszego ucha, co ma imitować słuchawki otwarte. W praktyce tryby, które do swojego działania wykorzystują mikrofony, najlepiej sprawdzają się przy maksymalnie średnim wietrze. Czyli kiedy wiatru jest więcej, to działanie jest gorsze, ponieważ mamy tutaj coraz więcej szumów i zniekształceń. Połączenie i zasięg są bardzo dobre, a opóźnienie na Netflixie czy w YouTubie
nie wpływa negatywnie na konsumpcję treści. Przejdźmy teraz do testu mikrofonu. Są to słuchawki z ANC, tak więc ich jakość powinna być naprawdę niezła. A tak zbierają one w zamkniętym pomieszczeniu. No to jeszcze test zewnętrzny. Warunki są raczej łatwe, chociaż trochę wieje. Jak jest? Oceńcie sami. Wbudowany akumulator nie robi wrażenia. Przy włączonej redukcji i wysokim poziomie głośności możemy liczyć na maksymalnie 4 godziny grania, a kiedy zrezygnujemy z ANC, to czas grania zwiększy się o mniej więcej godzinę. Etui naładuje słuchawki mniej więcej 3 razy, na plus USB-C i ładowanie bezprzewodowe. Niestety, w odróżnieniu od zwykłych quietów, wersja mini nie chce ładować się z OnePlusa 8 Pro. Dioda stanu jest przytłumiona i świeci na czerwono, kiedy energia się kończy. Niebieskie światło oznacza bezpieczny poziom naładowania. Do słuchawek producent dostarcza aplikację i nie jest ona jakoś bardzo skomplikowana, ale działa bez żadnych problemów. Daje ona dostęp do przełączania się między trybami pracy ANC. Sprawdzić można dostępność aktualizacji i przypisać inne akcje do podwójnego tapnięcia i dłuższego przytrzymania panelu dotykowego. Domyślnie z poziomu słuchawek nie można wyłączyć ANC, ale tę funkcjonalność można dodać właśnie w aplikacji. Polecam to zrobić, bo na wietrze tryb ANC i transparent przekazują do ucha trochę zniekształceń. Podsumowując, Pamuk Quiet Mini to bardzo przyjazny w cenie oraz użytkowaniu model z ANC od firmy Padmate. Tradycyjne quiety sprawiały wrażenie, że jest to pokaz możliwości producenta. Quiet Mini to bardziej ukłon w stronę użytkownika. Mimo że nie są dużo mniejsze, to ich ergonomia jest na wyższym poziomie. Nieco lepiej wypada też czas pracy, który mimo wszystko nie powala, i nowsza wersja Bluetooth. Pochwalić muszę również skuteczne ANC. Jakość grania jest w porządku, choć większy model wypada na tym polu lepiej. Podobnie jakość wykonania. Wypadkowa zmian wychodzi na zero, ale słuchawki są tańsze, przez co ich opłacalność rośnie. Polski dystrybutor sprzedaje je za nieco ponad 300 zł i uważam, że Pamuk Quiet Mini oferuje zestaw cech, który w tej cenie jest naprawdę opłacalny. Tak więc ogólnie polecam. A co Wy myślicie o tym modelu? Dajcie znać w komentarzu. Na sam koniec zachęcę do odwiedzenia bloga retest.com.pl, mojego Instagrama i Facebooka, oczywiście razem z grupką. Za wszystkie łapy i suby serdecznie dziękuję. Dziękuję też za uwagę. Do następnego. Cześć!